Komenda Omin jest to jedna z najważniejszych sztuczek we frisbee i gwarantuje psu wielką szansę. Kuźwa, nie gwarantuje, co ja gadam. Powtórzę, bo się pomyliłam. Jeżeli... I got this. Komenda Omin jest jedną z najważniejszych komend we frisbee i ma wiele nazw. Niektórzy mówią omiń, obejdź, koło, runda za mną. Nie ma to znaczenia, najważniejsze jest to, jak jest wykonywana i dzisiaj się tego nauczymy. Polega ona na tym, że pies ma za zadanie ominąć nas z boku, wybiec po drugiej stronie i pobiec do przodu ze zabawką lub dyskiem. I teraz jest taka żelazna zasada, że jeżeli jesteśmy praworęczni, to pies omija nas z prawej strony, a jeżeli leworęczni, z lewej strony. Wynika to bardziej z przyjemności śledzenia dysku przez psa, ponieważ jeżeli jesteśmy praworęczni, pies omija nas z prawej strony, przy wyrzucie pies biegnąc po kole od razu obserwuje, jak wyrzucamy. Czyli nie rzucamy nad nim i jest mu łatwiej śledzić dysk. Zaczniecie od uczenia psa tej sztuczki na smaczki. Potrzebne Wam będą smakołyki w obu rękach i na początku uczymy psa w ogóle podążania za ręką i wyjadania jedzenia z ręki. Tak, żeby nieprzerwanie szedł za ręką i wyjadał po kolei smaczka jednego po drugim. Drugim etapem jest nauczenie psa, że w obu rękach są smakołyki, ale to my mamy wpływ na to, za którą ręką idzie. Czyli pies najpierw sobie idzie za naszą ręką, a potem sprytnie zamieniamy na drugą rękę z jedzeniem, tak żebyśmy byli w stanie tym psem manewrować i kierować tak, jak nam się podoba. Jeżeli ten etap jest już gotowy, no to możemy przejść do podążania za ręką wokół naszych nóg. Zaczynamy od lekkiego nabiegu na nasz prawy bok, jeżeli jesteśmy praworęczni. Wołamy psa do ręki, a z rozpędu, jeżeli przekroczył linię naszych nóg, potem prosimy go o przejście na drugą rękę i okrążenie nas z prawej strony. Nie poddawajcie się, bo czasem to wymaga trochę praktyki, ale psy bardzo szybko rozumieją, że jeżeli ominą nas, na końcu dostają dużo jedzonka. Jeżeli ten etap jest już bardzo dobrze utrwalony, możemy dodać do tego komendę, na przykład omiń. Czyli prosimy psa o podążanie za naszą ręką i na gest, jeżeli pies omija nas, dodajemy komendę omiń albo obejdź i dajemy psu dużo smakołyków za wykonanie tej sztuczki. Dążymy do sytuacji, w której pies na gest takiego machnięcia lub na samo słowo omija nas z prawej strony i wybiega ze strony lewej w celu otrzymania smakołyków bądź nagrody w postaci zabawki. Następnym etapem jest nauczenie psa tego, że po ominięciu nas zawsze czeka go jakaś pogoń. Czyli tutaj na wideo na przykład rzucam rurkowi piłkę, proszę go o omiń i jeżeli wybiegł, nagradzam go rzuceniem piłki bądź możecie użyć innej zabawki, ja po prostu miałam piłkę. Zależy nam na tym, żeby pies po ominięciu nauczył się wybiegać do przodu w celu uzyskania nagrody w oddali, na przykład gonienia zabawki bądź w przyszłości dysku. Jeżeli te wszystkie etapy zakończyły się powodzeniem i Wasz pies umie na komendę lub na machnięcie ręką ominąć Was, a następnie wybiega do przodu w celu złapania zabawki, możecie podłożyć pod tą zabawkę frisbee, czyli na przykład rzucić backhand albo roller, tak żeby pies dopadł w oddali ten dysk i przyniósł Wam z powrotem. Jeżeli rzucalibyśmy psu, który stoi przodem do nas, to jest wielka szansa, że po prostu nie dogoniłby takiego dysku. Dlatego prosimy go o ominięcie, bo omijając nas już ma jakąś konkretną prędkość rozwiniętą i łatwiej dogania nawet nieudane lub za niskie rzuty. Mam nadzieję, że teraz będziecie wiedzieli, jak nauczyć omiń i widzicie, dlaczego jest takie ważne. Po pierwsze, pies może śledzić dysk biegnąc, a po drugie ma większą szansę na dogonienie tego dysku. Także ćwiczcie i powodzenia! Dobra! Ui! Yo! Feel the flow! Mamy to? Mamy to! Blah, 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 blah.